Dzień dobry. Zapraszam na kolejną część cyklu Uczymy się razem. Geografia do klasy szóstej, temat Ukraina w czasach przemian. Ukraina wczoraj i dziś. Ukraina jest dużym państwem w Europie Wschodniej, drugim największym na naszym kontynencie po Federacji Rosyjskiej. Jej powierzchnia wynosi ponad 603 tysiące kilometrów, czyli jest prawie dwukrotnie większa niż obszar Polski. Ukraina leży w południowej części Niziny Wschodnioeuropejskiej nad Morzem Czarnym. Na wschodzie i północy sąsiaduje z Federacją Rosyjską, z którą ma ponad 1,5 tysiąca kilometrów granicy lądowej. Pozostałymi sąsiadami, Białorusią, Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią i Mołdawią, granice są już znacznie krótsze. Stolica Ukrainy to Kijów. Ukraina do 1991 roku nie była suwerennym państwem. Stanowiła część Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, ZSRR. Była drugą największą po Rosji republiką Związku Radzieckiego. Całkowicie uzależniona od decyzji podejmowanych przez władze komunistyczne w Moskwie. Swoją pozycję zawdzięczała strategicznemu położeniu geograficznemu, wysokiemu poziomowi gospodarczemu w stosunku do innych republik radzieckich, znacznej liczbie ludności, dostępowi do surowców naturalnych. Gospodarka Ukrainy w porównaniu z państwami zachodniej Europy nie była nowoczesna ani konkurencyjna, ale dostarczała bardzo potrzebnych produktów. Szczególne znaczenie miała produkcja rolna, zbóż i buraków cukrowych. Przemysł natomiast zaopatrywał Związek Radziecki w stal, węgiel, sprzęt wojskowy i różnego rodzaju maszyny. U góry zdjęcie, podpisanie porozumienia o likwidacji Związku Radzieckiego i założeniu Wspólnoty Niepodległych Państw. Rozwiązanie Związku Radzieckiego było jednym z najważniejszych wydarzeń w powojennej historii państwa. Kraj stanął przed szansą odbudowy swojej niezależności i suwerenności. Trudności Ukrainy po 1991 roku. Zależność gospodarcza od Rosji, słabe struktury państwa i korupcja, brak porozumienia w sprawie przyszłego ustroju państwa, własność państwowa i zacofanie technologiczne, brak własnej waluty i kapitału, podziały i niepokoje społeczne. Przemiany gospodarcze. Restrukturyzacja gospodarki w warunkach będących następstwem wieloletniego funkcjonowania systemu centralnie sterowanego przez Kreml jest zadaniem wyjątkowo trudnym. A jego powodzenie uzależnione jest od przyjęcia i realizacji odpowiedniej strategii reform. Na początku lat 90. XX wieku Ukraina nie wprowadziła jednak tak drastycznych jak Polska zmian polegających na przejściu od gospodarki zarządzanej centralnie do gospodarki rynkowej. Prowadzona na Ukrainie prywatyzacja przebiegała bardzo wolno i nie przyniosła oczekiwanych efektów. U góry zdjęcie, Kijów, Centrum Finansowe Ukrainy. Na slajdzie kształtowanie się produktu krajowego brutto Ukrainy w porównaniu z Polską w miliardach dolarów bieżących. Na Ukrainie nie sprywatyzowano wielu zakładów przemysłowych, które pozostają w państwowych rękach i często działają w oparciu o przestarzałe technologie. W związku z tym nie mogą one konkurować na rynkach zagranicznych, a państwo musi do nich dopłacać. Produkcja przemysłowa znajduje zbyt niemal wyłącznie na rynku krajowym. Eksport ukraińskich towarów przetworzonych jest znikomy. Bilans handlu zagranicznego, który i tak jest ujemny, ratują surowce mineralne, eksport stali i zboża. W głębokim kryzysie pogrążony jest jednak przemysł rafineryjny, a także ukraiński sektor produkcji maszynowej. Sytuację pogorsza słabość ukraińskiej waluty, hrywny, która często traci na wartości. Wydobycie surowców, produkcja i uprawy. W Zagłębiu Donieckim eksploatowany jest węgiel kamienny, dawniej też brunatny, a w rejonie Krzywego Rogu ruda żelaza. W wydobyciu tych surowców Ukraina zalicza się do światowej czołówki. Ponadto pozyskiwane są rudy manganu i uranu oraz niewielkie ilości ropy naftowej i gazu ziemnego. Ukraina, podobnie jak Polska, uzależniona jest od dostaw rosyjskiej ropy i gazu. U góry zdjęcie szyb kopalni głębinowej rud żelaza w Krzywym Rogu. Ponadto na Ukrainie uprawia się buraki cukrowe, jęczmień i inne zboża, a także warzywa i owoce. Na południu kraju występuje najcieplejszy klimat, który pozwala rosnąć m.in. winorośli, a nawet owocom cytrusowym. Hodowla zwierząt na Ukrainie też jest silnie rozwinięta. Dominuje trzoda chlewna, bydło i drób, wśród którego duże znaczenie eksportowe mają kaczki. Ukraińska rewolucja. Proces integracji z Unią Europejską spowalniany przez prorosyjskie władze i ugrupowania polityczne doprowadził do wzrostu niezadowolenia w społeczeństwie. Ludność próbowała okazać swój sprzeciw w ulicznych demonstracjach, co w efekcie doprowadziło do masowych manifestacji. W Kijowie w protestach wzięło udział około 800 tysięcy osób. Władze użyły siły milicji do stłumienia protestów.
W czasie, gdy masowe protesty rosły, a zwłaszcza gdy przyniosły zmiany polityczne w kraju, zaczęto określać je terminem pomarańczowej rewolucji. Wydarzenia te tchnęły nadzieją na poprawę sytuacji. Niestety kłótnie polityków i przedkładanie własnych interesów przez najbogatszych oligarchów nadal utrudniają proces przemian demokratycznych na Ukrainie. U góry zdjęcie protestujący na Placu Niepodległości w pierwszym dniu pomarańczowej rewolucji. Spór o Krym. Wiktor Janukowycz, były prezydent kraju, był zwolennikiem zacieśniania wzajemnych powiązań Ukrainy z Rosją. Odsunięcie od władzy sprawiło, że duża część społeczeństwa sympatyzująca z Rosją oraz mieszkający na Ukrainie Rosjanie poczuli się zagrożeni. Sytuacja stała się napięta, szczególnie na Krymie. Uzbrojone oddziały byłych żołnierzy armii rosyjskiej oraz służb specjalnych zajęły wspierane przez zwolenników przyłączenia Krymu do Rosji budynki najważniejszych instytucji i ogłosiły utworzenie niepodległej Republiki Krymu. Działanie to spotkało się z niezadowoleniem areny międzynarodowej. Obecnie wiele państw nadal uznaje, że Krym należy do Ukrainy, a bezprawnie został zajęty przez Rosję. Ukraina się wyludnia. Trudna sytuacja gospodarcza, brak perspektyw na dostatnie życie, wysokie bezrobocie oraz niepokoje we wschodniej Ukrainie sprawiły, że wielu mieszkańców poszukuje lepszego życia poza granicami kraju. Ukraińcy najchętniej wyjeżdżają do Europy Zachodniej, ale wielu wybiera także i Polskę jako cel emigracji zarobkowej. Liczba ludności na Ukrainie uległa drastycznemu zmniejszeniu, a jednocześnie odsetek osób w wieku emerytalnym rośnie. U góry zdjęcie rosyjscy żołnierze bez dystynkcji, tzw. zielone ludziki, przy ukraińskiej bazie wojskowej Perewalne 9 marca 2014 roku. Konflikt z Rosją niesie ze sobą także inne niepokojące skutki. W obliczu militarnego zagrożenia odrodziły się silne uczucia patriotyczne, a nawet nacjonalistyczne. W niektórych przypadkach ruchy narodowe odradzają się pod hasłami wrogimi wobec innych narodów, także i Polaków. Koronawirus a obywatele Ukrainy. Dziesiątki tysięcy obywateli Ukrainy powracają do swojego kraju w związku z epidemią koronawirusa. Władze Ukrainy organizują specjalne połączenia lotnicze, ale też kursy pociągów, które wyjeżdżają z Przemyśla przez Lwów do Kijowa. Niektórzy obywatele Ukrainy są zmuszeni wrócić do swojego kraju, bo z powodu epidemii stracili w Polsce pracę, na przykład osoby pracujące w restauracjach. Obok zdjęcie, Marsz Pokoju w Moskwie z 15 marca 2014 roku, wyrażający dezaprobatę dla działań władz rosyjskich na Ukrainie. Dziękuję i zapraszam na następne odcinki.